Nie, no bo państwo ludkowskich z działami znamy, tak. W każdym razie znam. Natomiast chciałbym usłyszeć argumenty pana dyrektora. Ja się pytam, od kiedy to jest tak, że pracownik, który rezygnuje z pracy, informuje swojego pracodawcę przez mail? No to czegoś nie rozumiem. No ja też, panie ministrze, czegoś nie rozumiem. Bo gdyby nie to, czego ja się dowiedziałem od pana Gawińskiego, że państwo ludkowscy zawieszają działalność zespołu Nowa Era, to moje uwagi na temat działalności zespołu, a konkretnie pracy państwa ludkowskich, nie wyszłyby poza mój gabinet. A o pracy państwa ludkowskich rozmawiamy grubo przeszło 2 lata w moim gabinecie. I nie było moją intencją absolutnie, aby ten zespół przestał istnieć. Nie było także moją intencją, aby państwo ludkowscy przestali pracować. Więc ja czegoś nie rozumiem, tak? Ja zrezygnowałem ze współpracy z panem dyrektorem, nie widząc możliwości dalszej współpracy ze względu na rozbieżności dotyczące funkcjonowania nowej ery, nas jako instruktorów, oceny naszej pracy, oceny dorobku, bo tego co robimy. Po prostu uważałem, że no, nie mogę pogodzić się z takim traktowaniem nas w domu ludu. I to prawda, że pan dyrektor troszkę no nie jest prawdą o tym, że nie widzę tej współpracy, rozmawialiśmy telefonicznie się. Doszło do konfliktu. To była taka, proszę państwa, czara goryczy, która przerała 2-letni okres ciężkiej współpracy. Ale bo tak muszę określić. Z naszego punktu widzenia bardzo ciężkiej współpracy, proszę państwa, z panem dyrektorem. Mógłbym to dużo wyjaśniać, mam nadzieję, że będę mógł ktoś. Drodzy, nie pamiętam takich sprawach, jak pan dobre, sam problemem, jesteśmy sam zajęty, jesteśmy przygotowane. No, czyliśmy, że ta sprawa jest wróci. Czyliśmy trochę niepoważne posłużenie do zespołu. Chodziło o to, do tego domu kultury, ponad 150 dzieciaków, w 2012 roku. My nie szliśmy że byliśmy docenieni za to, że kryzys jest ściągany. Byliśmy po prostu, że my te dzieci oszukujemy. Aha, to jest po prostu, dowiedzieliśmy się. My oszukiwaliśmy. Przez 15 lat dzieci oszukiwaliśmy. Te dzieci przychodziły na te zajęcia. Bo ja nie rozumiem, czym oszukiwały. A kolejna sprawa, też mi tu przychodziło. Myśmy ten dzieci, proszę państwa, państwo rozumieją. Wybuchali, nie wiem, to jest napisane. Jakiś aerobot. Chyba w tym oszukiwaliśmy te dzieci. Pani tak może, ja nie wiem. Pan powiedział, że my oszukiwaliśmy dzieci. Na mnie przykre wobec tego. Tak. Zwłaszcza, ja bym przykre, jak pan powiedział, że pan się cieszy, że my rezygnujemy. Bo to pan powiedział. Tak, my rezygnujemy. Myśmy rezygnowali. A tak pomóc w rezygnacji, jeszcze bym chciał usłyszeć. No, panie burmistrzu, cały ten. Czyli to. No tak konkretnie, proszę. No generalnie nie mogę być do porozumienia i współpracy. Tak, ludzie przychodzili, żeby pan występować. Występów nie było żadnych ramienia domu kultury. Nic. Jeszcze był taki okres, że pan dyrektor poprosił, że jak ktoś nas zaprasza na występ, to musi uzgodnić z nim. I wtedy spadło zapraszanie nas. Dzwonili do nas, że mamy przyjechać na występ. Panie burmistrzu, to nie był jeden powód, bo my nie jesteśmy tacy, żeby się szukać. Państwo ludkowscy no nie mają szczęścia do dyrektora domu kultury. To jest fatalny facet bez kultury, obrażający, wyzywający od dna, że są dnem, mówi, że nic nie potrafią. No muszę im przyznać rację, że faktycznie mają pecha. Tak? No nie chciałbym mieć takiego szefa, tak szczerze. Tylko ja się pytam, to nie są moje słowa, tak? To są odczucia ewentualnie państwa ludkowskich, bo proszę państwa, prawda jest taka, że państwo ludkowscy się za mną nie kłócą. Państwo ludkowscy w ogóle są nieprzemakalni na moje argumenty i uwagi. A przepraszam bardzo, czy państwo ludkowscy odbierają prawo pracodawcy do oceny pracownika? Ja jestem w tym przypadku pracodawcą. I oceniam pracownika, jeżeli ja... Ale ja jeżeli ja oceniam pracownika. Ale to nie pracownika, panie, od razu pana wyprostuję, że to nie pracownika, tylko wynajmującego sam. Nie, absolutnie nie, mam płacę. Za co? No jak za pracę. No za pracę, no ale
od nas pieniądze. No ale to są nie to, są, to nie są przedmioty, to nie są pieniądze kierowane bezpośrednio do nowej ery. Bo gdyby tak było, proszę bardzo, to, to są pieniądze, które są w budżetu, w budżecie po prostu na działalność. I dlatego, jeżeli ja wydaję takie, jeżeli ja wydaję pieniądze na instruktorów, to ja pozwalam sobie od czasu do czasu ocenić tę pracę. I oczywiście Państwo się przedstawili taką katastroficzną wizję, co jest po prostu dla mnie żenujące, że ja muszę mówić, że to jest nieprawda. Tak? Co jest prawdą? Prawdą jest to, że nowa era, nie nowa era, wielka gala nowej ery, to był ten moment, kiedy ja, i tutaj biję się w piersi, moja wina, po raz pierwszy zobaczymy od początku do końca efekt pracy państwa ludzkowskiego. Pan zatrudnił znowu jakąś osobę obcą. Obcą? I z gminy Żmin. Z gminy Żmin. Ale nie związaną z nowej kultury. Ona będzie znowu prowadziła nabór do zespołu. Nabór już jest. Jakie ma przygotowanie do pani dyrektor? Studiuje taniec w wyższej szkole. Ale ci państwo też mają wykształcenie. To no, nie można patrzeć na to. Idę w kierunku tańca. Dewizą tego państwa to jest ten cały zespół, który liczy ponad setkę ludzi. Tak. Ja uważam za wielkie nieporozumienie, ja widzę tylko jedno pytanie, że odpowiedź na jedno pytanie, pani to już to nie ja mam decydować o misji, to proszę powiedzieć kto? To proszę mi powiedzieć, kto ma decydować o misji no i o tym, co ma robić dom kultury. Bardzo chętnie. Wie pan co? Misją dom kultury. Tak. Nie misją, to jest kto ma decydować. Kto ma decydować? Przede wszystkim społeczeństwo, które chce akurat na przykład tego disco polo, no, zwykłego disco polo. Gdzie to nie jest kulturą, jest rozrywką. A dom kultury od czego jest? Od proszę kultury! Od kultury! A disco polo nie jest kulturą? Nie. Dziwne. Po polsku, specjalne kanały są telewizyjne do disco polo, a pan... I to jest cały pan, widzi pan. To jest cały pan grony, który potrafi się śmiać z tego, że ktoś inny ma inne zdanie. Nie proszę pana. No tak, to dał pan proszę sam pana, tego przykład. Dom kultury jest od kultury. Jest pan zbyt... A jeszcze jedna ale rzecz. Proszę bardzo, przerywam. Pan disco polo będę mówił. O tańcu. Bo to jest taka polemika, ja sobie tego, no, ja nie przerywałem. Proszę, pan Lejczak się zgłosił, chciał powiedzieć. Ja pamiętam, jak pan burmistrz był zachwycony, że osobę taką jak pan Grodek przyjmuje na dyrektora Domu Kultury. I co było? Było to wielkie, było otwarcie, było zaproszenie całej komisji, wizja rozbudowy tego Domu Kultury. Czy pan protestował, jak Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie ziemi obok Domu Kultury? A rzeczywiście, i to bardzo. No, no ja nie widziałem tego protestu. Pan nie widział, a ja nie widziałem, że pan protestował, jak miał prawie 200 tysięcy odciętą budżet na działalność. Przepraszam bardzo. Oczywiście, że nie protestowałem. Ci ludzie robią krzywdę tym dzieciom. Ja chciałem, żeby państwo ludkowscy porozmawiali z panią choreografem, bo chciałem z nimi porozmawiać. To oni umieścić się głowami, ambicją, obrazili się, w ogóle nie chcieli z panią choreografem rozmawiać. Później po tej gali powiedziałem państwu ludkowskim, że ja sobie nie życzę, żeby oni publicznie tak się zachowywali. Daję do rozumienia dzieciom, że ktoś im pokrzywdzi, bo nie dał im nagrody. To tak nie może być, bo dzieci naturalnie przyjmują. Raz się wygrywa, raz się przygrywa, jeżeli nauczyciel, autorytet daje do zrozumienia, że jest obrażony, bo pokrzywdzony nie dostaje nagrody, to dziecko też się czuje pokrzywdzone. I to jest problem. Cała ten szum medialny, to co rodzice piszą do gazet, to co ja dostaję w anonimach, to co państwo ludkowscy mi napisali, to jest szum medialny. To po prostu gdzieś prawda leży zupełnie gdzie indziej, a to jest wszystko obok. Moja uwaga była jedna. Mają być grupy mniejsze, żeby był efekt, a nie 30 dzieci na scenie, po prostu jest jeden chaos. Proszę państwa, wystarczy zobaczyć, tak? Ostatni na PCK system dzieci, tak? To przecież to też... To trudno nazwać to... No, że miałem jakiś poziom, tak? I
to jest moje obserwacje. Proszę mi nie odbierać prawa do oceny, tak? Bo ja chcę, jeżeli coś na zewnątrz wychodzi od nas, żeby to reprezentowało pewien błąd, żebyśmy się nie wstydzili. A Państwo Rutkowscy, że... Praca socjoterapeutyczna może odzwierciedlać to, że tam każde dziecko ma prawo przyjść. Czy ich będzie 300, czy ich będzie jeszcze więcej, każdy ma prawo przyjść. Jeżeli tylko Państwo Rutkowscy ogarniają i swoją dobrocią i chęcią pracy przyjmują wszystkich, to powinni ich przyjmować. Ale to jest świetlica socjoterapeutyczna. I tam celem tej świetlicy jest to, żeby każdemu dziecku zagospodarować czas. Żeby każde dziecko znalazło w sobie jakieś, odnalazło swoje hobby, jakieś zainteresowania, żeby chciało wychodzić poza dom, zajmując się czymś. Natomiast jeśli, nie wiem, kto był pomysłodawcą tego, aby Państwo trafili pod skrzydła Domu Kultury. Proces przechodzenia. Proszę Państwa, krzywda dla tych dzieci, bo pod egidą pracy socjoterapeutycznej to ma swoje znaczenie. I to nie jest istotne, czy dzieci równo tańczą, czy nie równo tańczą. Niech każdy przychodzi i pracuje. Występ dziecka, pan wie, co znaczy dla dziecka występ. Sam miałem dziecko, które miało pewne problemy i wyjście na scenę z tabliczką, to przyzywała cała rodzina. Proszę. To dla pana się nie pan się nie dobrze. Panie przewodniczący, pan się nie można patrzeć na pracę zespołu poprzez sukcesy. To jest ale kto dziecka. Patrzy przez sukcesy? Proszę pan tutaj wylicza, ale może tak. Panie przewodniczący. Przepraszam, panu przerwałem. Tak. Właśnie, prosiłbym, żeby pan pozwolił mi dokończyć. O sukcesach mówią cały czas państwo ludkowscy. Ja chwaliłem ich za sukcesy. Chwaliłem za to, że tak ciężko pracują z tymi dziećmi. Moja uwaga dotyczyła jednego i do dzisiaj dotyczy, tak? Nie może być tak, żeby grupy, które reprezentują nową erę, były bardzo liczebne, bo nad tym się nie da zapanować. Nie da się tego wyćwiczyć. Może być to nieodpłatnie, ale trzeba formę pisemną zrobić i uważam, że to jest jakieś rozwiązanie, bo rozumiem, że pan dyrektor ma swoje cele, co też trzeba zrozumieć. Państwo mają swoje cele, trzeba te cele pogodzić. Tylko tyle. Rozwiązanie już jest. Ja się nigdy nie zgodzę z tym, żeby to pracownik stawiał warunki pracodawcy. To nie chodzi o to, że ja jestem taki jakiś darzyk. Ja nie jestem darzyk. Ja staram się jak najlepiej potrafię wykonywać swoje obowiązki. I moja ocena pracy Państwa Rutkowskich należy także do moich obowiązków. Czy się komuś to podoba, czy nie. Czy to jest poprawne politycznie, czy nie. Czy ja mogę sobie tym zaszkodzić, czy sobie mogę tym nie zaszkodzić. To jest po pierwsze. Po drugie, nie może być tak, że pracownicy rozpętują awanturę na całe miasto. Ale panie dyrektorze, bez konsekwencji i bez konsekwencji. Tego, mówiliśmy na początku. Mogę dokończyć, bo ja będę merytoryczny. Proszę. I bez konsekwencji się wzywa dyrektora na przesłuchanie, traktuje się go jako, nie wiem, no oczywiście tutaj winnego, niektórzy tak oczywiście to mogą pojmować. I teraz tak, szuka im się miejsca. Tutaj pan używa słów niewłaściwych. Ale nie był pan wzywany na przesłuchanie, był pan zaproszony na komisję, które ma tylko zapoznanie się z działalnością zespołu Nowa Era. Tak, tutaj pan używał pewną inną konwencję komisji, proszę tego pytania nie używać, bo ona jest nieadekwatna do dzisiejszego spotkania. Powiedziałem, że niektórzy mogą tak uważać. I teraz tak, ci ludzie, którzy tak działają na szkodę dzieci, bo to jest też aspekt wychowawczy i działalności, tak? I teraz im się szuka miejsca, bardzo się cieszę, że dyrektor Urek się znalazł to miejsce, bo to jest fantastyczna sprawa. Ja mam tylko jedno pytanie, kto da za to zapłaci? I znowu się poszuka w budżecie gminy pieniędzy na to, żeby płacić, to każdy niech sobie, że tak powiem, ocenia. Czy dyrektorzy, którzy tutaj są, dyrektorzy szkoły, przepraszam bardzo, zmienia się nauczyciel,
który są pieniądze na taniec, jest instruktor, państwo tylko czasami zrezygnowali, tak? I ja jestem absolutnie przeciwny, żeby wydawać publiczne pieniądze na taką działalność. Teraz szukać tych pieniędzy. One są w domu kultury. Tam tylko chciałem na koniec powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a kto wprowadza chaos informacyjny, że na pan burmistrz nic nie wie, a na stronie Urzędu Miasta od dawna wisi informacja, że Urząd Miejski znalazł rozwiązanie i miejsce, w którym będzie tańczyła nowa era. I się pytam, kto robi taką krową robotę? A od wczoraj na stronie Radia Żmin jest dokładnie taka sama informacja. A pan burmistrz nic nie wie, państwo doskonale nic nie wiedzą. Enigma, tak? Przepraszam bardzo, kto tutaj miesza w ten koszt? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to nie jest pierwszy, nie jest ostatni taki konflikt pracownika z pracodawcą, jak pan sam się określa, jako pracodawcę w Domu Kultury. Co jakiś czas dowiadujemy się o jakichś tam konfliktach. Tak jak pan sam powiedział, jest pan osobą charyzmatyczną, wymagającą, lubiącą, żeby może pracownik był bardziej uległy pańskim sugestiom co do wykonywanej pracy. Na jednej sesji również pan stwierdził, że pan nie sprowadzi do Żnina zespołów disco polo, bo nie taką pan ma wizję i misję. O tych misjach, o tych wizjach to powinien mówić ktoś inny, nie dyrektor Domu Kultury, bo na misję to trzeba jeździć w habicie. Nie, no. Takie traktowanie dzieci, bo ja nie byłem, nie mogłem akurat być, ale to co słyszałem, że takie traktowanie dzieci, że jedni są lepsi, drudzy gorsi, to jest pozytywna. Natomiast powiem, że problem jest trudny. To jest nie pierwsze zdarzenie, gdzie nam wszedł z butami takie rozstrzygnięcia. Jeszcze pan goczy. I nie wiem jak z tego. Nowa era nie chce u niego być. No, i dlatego nie, słuchajcie państwo, jest facet trudny. Żnikle są zdania podzielone. Ale panie burmistrzu, jak wychodzi tyle osób, dzieci, to są za tym rodzice idą. Niech pan zrozumie. Ale to wie pan, to nie tylko. Tylko to są takie działania kontrowersyjne. Ale są też takie, które on przyciąga, słuchajcie państwo. Ja bym nie chciał dyskutować. Może powiem w ten sposób. Niech się mój następca martwi, co z Domem Kultury. Tylko panie burmistrzu. Dziękuję bardzo.